Podczas malowania pierwszego obrazu skupimy się na kilku bardzo ważnych, istotnych elementach. Po pierwsze, malując jesień, bo taki będzie pierwszy temat naszej pracy, nauczymy się, w jaki sposób rozplanować trzy podstawowe plany. Trzeci, drugi i pierwszy. Bardzo ważne jest to, abyśmy byli w stanie pokazać na płaskim obrazie wielkości przedmiotów, co za tym idzie, perspektywę malarską i odległość. Właśnie do tego posłużą nam trzy podstawowe plany. Weźmiemy sobie teraz niewielki pędzelek, tak zwany kałanek, i z dużą ilością wody będziemy szkicować pierwszy zarys naszej pracy. Użyjemy do tego koloru neutralnego, którym zbudujemy w następnej kolejności tło, czyli niebo oraz wodę, bo woda też pojawi się dzisiaj w naszej pracy. Wyciskamy sobie biel na naszą paletę, ale również błękit, ultramaryna, przyda nam się również odrobina czerni. I zaczynamy. Spora ilość wody będzie nam potrzebna po to, aby stworzyć delikatne i lekkie kreski. Nadmiar farby na początku nie jest wskazany. Poszukajmy linii horyzontu. Linia horyzontu to miejsce, gdzie pozornie niebo styka się z ziemią. W naszej pracy linia horyzontu pojawi się mniej więcej ponad połową naszego obrazu. Wyznaczymy sobie w ten sposób ląd. Tutaj będzie przebiegała partia trzeciego planu. Trzeci plan pokryją drzewa. Następnie, ciut bliżej nas, pojawi się plan drugi, gdzie krzaki, które znajdują się przed drzewami, będą miały nieco bardziej intensywne kolory, czyli będą bliżej nas. To będzie plan drugi. W tym miejscu pojawi się ląd. Który będzie stanowił pierwszy plan. W tym miejscu wszystko będziemy widzieli bardzo dokładnie i wyraźnie. Wyobraźmy sobie, że stoimy tutaj, w tym miejscu dokładnie, i z tego miejsca wszystko obserwujemy. Każdy kolejny plan będzie coraz dalej nas. Po pierwsze, przedmioty z pierwszego planu w drugi i trzeci będą się zmniejszały, ale co za tym również idzie, będzie zmieniała się cała kolorystyka. Wyobraźcie sobie, że wszystko, co jest bardzo daleko nas, pokrywa mgła. Każdy kolor będzie rozjaśniony, przebielony, inaczej zwany pastelowym. Zabierzmy się wobec tego do pracy i spróbujmy namalować niebo. Jak się za niebo zabrać? Proponuję duży pędzel. To są pędzle, kochani, do tła, którymi bardzo łatwo rozprowadza się farbę. Bardzo ważna jest również informacja, że malowane tło po raz pierwszy, płótno, które tutaj mamy,
musi dostać odpowiednią ilość wody. Ponieważ pracujemy farbami akrylowymi, gdzie medium, czyli łącznikiem naszym jest woda, potrzebujemy odpowiednio nawilżyć płótno, aby kolory delikatnie mogły się rozłożyć. Dzięki temu będziemy w stanie stworzyć melanż, czyli efekt podobny do łagodnego przejścia farb w sprayu bądź w farbach olejnych. Maczam więc mocno pędzel, na początek wezmę nieco mniejszy. Spora ilość bieli przyda nam się zawsze do nieba na początek. I spróbujemy pokryć szybciutko nasze całe tło taką bardzo rzadką farbą. Do pracy używamy tutaj pędzli nylonowych. One są najbardziej giętkie i elastyczne i bardzo dobrze pokrywa się nimi duże płaszczyzny malowania farbami akrylowymi. Udało nam się pokryć pierwszą płaszczyznę białą farbą. Teraz możemy delikatnie rozprowadzić kolory, ale musimy zrobić to w miarę szybko, ponieważ farba bardzo szybko zastyga i nie połączy nam się dobrze. Więc leciutko i delikatnie proponuję dać troszeczkę ultramaryny, ale dołożymy sobie odrobinkę również do tego fioletu. Fiolet nam delikatnie ociepli ten kolor, żeby nie był taki zbyt mocny, zbyt agresywny. W pewnych partiach na razie delikatnie, popatrzcie, rozkładam tylko leciutko kolor. Na górze chciałabym, żeby to niebo było nieco ciemniejsze, na dole jaśniejsze. Być może odrobinę różu jasnego w dolnej partii. I odrobinkę jeszcze takiego jaśniejszego błękitu, który już jest z domieszką zapewne jakichś jaśniejszych, cieplejszych barw. Teraz korzystam z faktu, że pod spodem jest biel z dużą ilością wody. Bierzemy w związku z tym większy pędzel i szybkimi, ale delikatnymi ruchami spróbujemy rozprowadzić w odpowiedni sposób nasze kolory właśnie na bieli. Potrzebujemy więcej bieli w dolnej partii. Nałożymy sobie ją teraz.
zwróćcie uwagę, że pracujemy w różne strony, nie tylko w jedną, żeby uniknąć uzyskania efektu malowania ściany, a farba, żeby została idealnie gładko rozprowadzona. Więc bokiem, ale również z góry na dół. Mamy teraz takie bardzo łagodne przejścia, na których możemy namalować chmury. Do chmur bardzo przyda nam się gąbeczka. To taka zwykła kuchenna gąbka, która jest fantastycznym również narzędziem malarskim, jak się okazuje, szczególnie podczas malowania nieba. Dobieram sobie czystej bieli. Tym razem na razie bez wody. Leciutko zarysuję sobie kształty chmur. Można delikatnie odrywać tą gąbkę, tworzyć tak zwane tapowania, bądź leciutko przecierać. Takie okrągłe przetarcia dadzą nam wrażenie delikatności, lekkości naszych chmurek. Leciuteńko, delikatnie dodamy teraz różu, który ociepli nam całe nasze niebo. Dobrze. Zrobimy teraz sobie kolorystyczny podkład pod trzeci plan drzew, które znajdują się najdalej nas. Te drzewa muszą być ściśle kolorem połączone z barwami nieba. Wyobraźcie sobie, że przezroczyste szkiełko w kolorze nieba nachodzi nam na elementy najdalej wysunięte od naszego wzroku. Wówczas kolory drzew przybiorą bardzo podobne barwy do koloru oświetlenia całego obrazu przez niebo i przez słońce. O danej porze dnia i danej porze roku będzie to zupełnie inne światło. Ponieważ użyliśmy chłodnych błękitów i delikatnego, również chłodnego różu do uzyskania podstawy barwnej naszego nieba, musimy również użyć podobnej kolorystyki do stworzenia trzeciego planu. Także skupimy się nadal na różu, delikatnym fiolecie, ale przełamiemy również te kolory odrobinką czerni, żeby nie były takie zbyt bezpośrednie wzięte po prostu z tubki. Przełamuję w ten sposób kolory, tworząc je bardziej złamanymi, delikatnymi. Dodajemy sobie do tego bieli, rozjaśniamy, tworząc pastele i taki kolor podkładowy kładziemy na partię naszego trzeciego planu.
dół będzie zawsze nieco ciemniejszy. Pamiętajmy, że światło słoneczne oświetla każdy przedmiot obrazu od góry. W związku z tym zawsze malując drzewa, pamiętajmy, że górna partia jest jaśniejsza niż dolna. W związku z tym przyciemnimy sobie partię dolną trzeciego planu. Prawda, że na razie jest to wszystko dziecinnie proste. Następny plan, drugi. Na razie kładziemy oczywiście sobie tylko podkłady kolorystyczne. Na pewno nie zostawimy tego tak, ale musimy mieć najpierw podkład kolorystyczny, aby później nanosić dodatkowo jakieś poszczególne, konkretne elementy. Także cyferki, które gdzieś tutaj się wyłaniają, na pewno będą przysłonięte. Kolejna partia wejdzie nam już nieco w zielenie, ponieważ plan drugi jest bliżej nas, również lepiej widzimy kolorystykę. Ta zieleń jednak nie może być tak intensywna i tak mocna, jak to, co widzimy z bliska, więc lekko, delikatnie przełamiemy ją. Wyciskam w związku z tym ciemną zieleń na paletę. Spróbujemy sobie stworzyć teraz odpowiedni kolor. Posłuży nam do tego pędzel nylonowy. Zieleń sama w sobie może być mało ciekawa i atrakcyjna. Często taka dawana bezpośrednio z tuby kojarzy nam się z malowaniem ławki w parku. Może stworzyć problem w obrazie. W związku z tym warto jest zawsze do zieleni dodawać różne domieszki innych barw. Odrobina czerni na pewno bardzo zieleni pomoże. Odrobina ultramaryny również nieco ją zmieni. A fiolet też dodany sprawi, że ta zieleń będzie ciemna, ale taka zdecydowanie bardziej subtelna w wyglądzie. Dodanie fioletu, a nawet różu do tej zieleni sprawi, że stanie ona się odpowiednią częścią naszego obrazu, dobrze dobranym kolorem. Starajmy się do każdego koloru następnego dodawać domieszki innych barw, które pojawiły się dotychczas w obrazie, a przede wszystkim w niebie i trzecim planie. Wtedy nie będziemy mieli problemu z tym, że obraz jest podzielony na różne kolorystyczne części. Będzie stanowił doskonałą całość. Zmieni narzędzie na gąbkę, łatwiej nam się i szybciej rozprowadzi farba. Popatrzcie, na gąbce były właśnie kolory z poprzedniego planu. Teraz bardzo pięknie zaczynają łączyć się z tą zielenią, tworząc nam zupełnie nowy, jak gdyby dopasowany idealnie do reszty kolor. Przepracujmy więc tą barwą na drugim planie. I znowu ta sama historia. Spróbujemy zrobić nieco ciemniejszą podstawę drugiego planu, ponieważ, tak jak już wspominałam, światło oświetla bardziej górę niż dół. Dodajmy więc czerni do zieleni. Przełamiemy odrobiną ultramaryny.
Dobrze. Powstał zarys trzeciego planu. Skupmy się teraz na tym, co jest nieco bliżej. Odcienie zieleni muszą być bardziej soczyste, bardziej ciepłe, czyli dodamy sobie nowych barw. Proponuję użycie sieny, która jest kolorem takim bardzo ciepłym i bezpiecznym w połączeniu z innymi barwami. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał kolor. Jest jeszcze trochę za ciemny. Pamiętajmy, że biel służy nam do rozjaśniania wszystkich barw, natomiast czerń do przyciemniania. To są główne, podstawowe zadania białej i czarnej farby. Dodajmy sobie jeszcze takiej cieplutkiej, jasnej zieleni, która ożywi nam nieco kolor. Uwielbiam tą barwę. Jest taka soczysta i pasuje zazwyczaj do wszystkich pór roku. No, może poza zimą. Delikatnie zaznaczę sobie krawędź naszego lądu. To będzie taki cypelek, na którym będą wyrastały piękne drzewa. Natomiast pozostała część będzie wodą, która zachowuje się jak lustro, czyli odbija niebo. Przyciemnimy sobie dół. I spróbujemy teraz namalować na całej przestrzeni wody podobne kolory, jak mieliśmy w przypadku nieba. Dodamy sobie odrobinkę fioletu, który bardzo ładnie nam tutaj połamał się z błękitami. I znowu analogicznie na początek dużo wody, ponieważ mamy całkiem sporą płaszczyznę do zamalowania.
Postaramy się teraz, aby w wodzie pojawiły się również barwy widoczne jeszcze z trzeciego planu, czyli fiolety z ciemniejszymi błękitami powinny znaleźć odbicie w wodzie. Najpierw błękity z fioletami. A następnie ciemniejsze barwy. Fiolet, odrobinka czerni, kapeczka zieleni. Dodajmy troszkę różu, który nam się wcześniej pojawił. Teraz odrobinę ciemnej zieleni z fioletem spowodujemy delikatne odbicia tych sytuacji. I to, co się będzie działo tutaj, znajdzie również ciemniejsze odbicie w wodzie. Będą to cienie na wodzie. Mocna zieleń z czernią. To jest pierwszy plan, w związku z tym barwy muszą być zdecydowanie bardziej kontrastowe. Warto dodać również bieli w kilku miejscach, pokazując mocne prześwietlenia. Mamy białe chmury, które mają prawo odbijać się w wodzie. Zaburzam delikatnie ruch wody i jeszcze raz przejeżdżam z góry na dół. W ten sposób powoduje lekkie zawirowanie kształtów. Tak zachowuje się naturalnie woda.
widzimy zdecydowaną różnicę pomiędzy strukturą nieba a wyglądem wody. Woda jest rozmyta, buduje pewien ruch, fale, które rozbijają nam światło w nieco inny sposób niż w przypadku nieba i chmur. Pomimo tego, że kolory są bardzo podobne. Dobrze, namalowaliśmy w tym momencie podkłady w zasadzie do wszystkich planów na naszym obrazie. Zwróćcie uwagę na różnicę w intensywności koloru planu pierwszego, który będziemy oczywiście cały czas rozjaśniać i wzmacniać. Podczas kiedy mamy już dopracowane niebo, możemy przejść z powrotem, cofnąć się do planu trzeciego. Mamy w zasadzie dopiero podkład kolorystyczny tego planu. Cóż powinno się tutaj dziać? Myślę, że możemy popracować sobie zarówno szpachelką, jak i specjalnymi pędzlami z nieco mocniejszego, grubszego włosia, a mianowicie szczeciniakami. Popatrzcie, szczeciniaki różnią się od pędzli nylonowych przede wszystkim tym, że mają dużo twardsze włosie. Możemy spotkać szczeciniaki mocno ścięte na górze albo po prostu podłużne. Takie służą generalnie do malowania farbami olejnymi, ale w przypadku farb akrylowych doskonale nadają się do wykonywania przede wszystkim liści na drzewach, traw. Mówimy wtedy o takiej technice jak tapowanie. Spróbujmy namalować trzeci plan, nakładając najpierw farbę szpachelką. I mamy tutaj różnego rodzaju poparcie szpachelki, które muszą być w odpowiedni sposób giętkie. Dzięki temu szpachelka daje nam możliwość nakładania w różny ciekawy sposób farby na obraz i pozostawia ją w grubszej strukturze, a także w czystszym często kolorze, podczas gdy inne farby mogą być jeszcze w podkładach mokre. Dzięki temu możemy namalować właściwie za jednym razem całkiem dobry kolorystycznie z mocnymi barwami obraz. Wyszukajmy sobie kolory podobne, ale w nieco większej teraz ilości. Dociśniemy sobie fiolet. Przyda nam się oczywiście biel, jak zawsze, której idzie najwięcej. Proponuję tym razem użyć koloru, który zazwyczaj nazywany jest fleszem, czyli takim cielistym. On zawsze bardzo ładnie przełamuje nam barwy, ale też sprawia, że są jaśniejsze i pastelowe. Spróbujemy szpachelką znaleźć odpowiedni kolor, pobierając odpowiednie domieszki farb. Najpierw rozrabiamy kolor na palecie. Sprawdzamy, czy będzie on odpowiedni do tego, co chcemy uzyskać. Myślę, że możemy użyć jeszcze odrobinę różu i kapkę bieli, ponieważ główna partia naszych drzew jest daleko i powinna mieć również domieszkę ultramaryny, która pojawiła się w niebie. Wówczas kolor będzie na pewno dobrze wyszukany. Ma być zbliżony do koloru nieba, które oświetla słońce. Tak, myślę, że teraz jest bardzo ciekawa barwa, ładnie przełamana. I spróbujemy w tą najdalszą część, najdalsze partie nieco nałożyć koloru. Postaram się nakładać go raczej w pozycji takiej pionowej szpachelki, żeby od razu jej czubkiem pokazać kształt lasu znajdującego się daleko. Rozcieramy, wciskając szpachelkę dość mocno w podłoże. Wówczas farba zacznie nam się łączyć z podłożem. Jeżeli poprzednia pod spodem była mokra, wówczas powstanie nam czasem bardzo ciekawa mieszanka barwna. Dołóżmy sobie do tego nieco jaśniejszych barw. Zmieńmy, żeby kolor nie był cały czas taki sam. Dokładając
fleszu i bieli na wyższe partie sprawimy wrażenie trójwymiaru, czyli coś, co jest oświetlone od góry, a ciemniejsze od dołu. W rysunku i w malarstwie możemy nazwać to oczywiście światło cieniem. Szpachelka, której używam, ma rozmiar 3 i jest całkiem odpowiednia do opracowania nad tą trzecią partią. Gdybyście mieli problem i szpachelka okazałaby się dla Was zbyt duża, zawsze możemy użyć dla bezpieczeństwa najmniejszej jedyneczki. Taka szpachelka też nam się oczywiście przyda. Nie będzie wychodziła poza obręb naszego lasu. Zwróćcie uwagę, że czasami stawiam szpachelkę celowo bokiem po to, żeby pozostawić jak gdyby sam czubek farby i pojawia się wówczas bardzo ładna, ciekawa, taka grubsza fakturka. Niech to będzie las, który został najdalej położony. W pewnym momencie nawet powinien tak jakby zanikać, chować się za mgłą. Bardziej szczegółowo opowiem Wam podczas malowania innego obrazu właśnie o tej mgle, kiedy będziemy sobie omawiać perspektywę powietrzną. Bardzo delikatne, leciutkie pociągnięcia samym kantem szpachelki wydobędą nam wrażenie pni. Warto więc zrobić kilka takich ruchów. Wówczas drzewa będą wydawały się jeszcze bardziej naturalne. W tym miejscu powstanie nam część obrazu, która jest nieco bliżej nas. W związku z tym kolor będzie nieco mocniejszy, a drzewa troszeczkę większe. Dodajmy więc do tej barwy troszeczkę więcej fioletu, odrobinę więcej błękitu paryskiego oraz czerni. Przyda nam się tutaj również taki ciemniejszy róż. Zobaczcie, to ma kolor takiego karminu, czyli takiej chłodnej czerwieni, która bardzo dobrze łączy się z fioletem i z ultramaryną, tworząc taki rodzaj śliwy fioletu. Ten kolor będzie mocniejszy. Bardziej wyraziste na drzewach pojawiających się nieco bliżej nas. Myślę, że gdzieś do tego miejsca zrobimy partię właśnie tą bliższą. Ponieważ płaszczyzna jest większa, możemy zdecydowanie większej szpachelki teraz użyć.
tutaj farba stanie się zdecydowanie już ciemniejsza, ponieważ na tę partię najdzie faza dużego cienia. Pojawiły się nieregularne pnie w trzecim planie, a teraz mówiłam Wam już o szczeciniakach, którymi fantastycznie można sobie tapować drzewa. Przejdźmy więc do rzeczy i pokażę Wam, w jaki sposób to robić. Staram się nie używać wody do tapowania. Nabieram sporo farby na sam czubek pędzla i tapując dotykam, popatrzcie, bardzo delikatnie sobie, leciutko, pozostawiając zaledwie drobinki farby, która zbiera mi się na czubku pędzla. W ten sposób mogę pokazać bardzo piękne, subtelne rzeczy, które znajdują się gdzieś bardzo daleko nas. Dołożymy bieli. Fiolet. I przetapujemy sobie pięknie od góry nasze drzewka, tworząc je bardzo delikatnymi. Tutaj też biorąc delikatnie, muśniemy zaledwie czubki drzew, które pojawiły się bardzo daleko. Popatrzcie, przez to, że ta partia jest jaśniejsza i mniejsza, widać wyraźnie, że jest w większej odległości od widza. Okay.
Teraz będzie partia tej ciemniejszej zieleni, która znowu jest bliżej. To są takie niższe krzaczki, niższe drzewka. Do tej jasnej zieleni dodamy nieco czerni, ale jest to jeszcze dość daleko, więc przyda nam się na przełamanie również koloru ultramaryna. Dodajmy jeszcze ciemnej zieleni. Aby nasz kolor był właściwy, i leciutko popracujemy nad krzaczkami z przodu, tak aby miały różne wielkości i różne kształty, żeby nie były takie całkowicie regularne. Dodamy również szpachelki nieco na dołach, które wzmocni nam kolor. Czujemy się być już coraz ciemniej, ponieważ to będzie las, który jest całkiem blisko. Rozetrzyjmy tę partię. Odrywając szpachelkę, również tworzymy rodzaj tapowania na obrazie. Dodamy nieco jaśniejszych barw, oświetlając te krzaki bardziej od góry.
Dobrze, mamy w miarę zbudowany już ten trzeci plan. Przechodzimy sobie do tego, co się dzieje tutaj. Tym razem będziemy mieli nieco czystszej płaszczyzny w formie, takiej bardziej gładkiej. Wyobraźmy sobie, że jest to trawa. Popracujemy teraz nad nieco cieplejszymi barwami. Dodajmy odrobinę żółci tym razem. Ale również proponuję dodać do żółci fleszu, żeby ten kolor jeszcze nie był zbyt mocny, bo nie jest to jeszcze przecież nasz pierwszy plan. Ochłodzimy więc nieco delikatną zieleń, która wyszła. Stworzymy z niej bardziej pastelową barwę i spróbujemy od góry delikatnie nałożyć właśnie na tą płaszczyznę takiej troszeczkę zgniłej, przełamanej trawki ten właśnie piękny kolor, który nam tutaj wyszedł. Możemy nanieść szpachelką ten kolor, ale również pędzelkiem. Delikatnie rozetrzemy go. I pamiętajmy teraz o ciemniejszym dole, jak zawsze. Leciutko przyciemnimy czernią, ciemną zielenią. Odrobina fioletu na przełamanie koloru. I taką barwą stworzymy cienie. Kolejny podkład został naniesiony. Dodamy nieco faktury. Te miejsca są zacienione, więc musimy dodać nieco błękitów na ochłodzenie barwy. Dodamy czarnego. Kończą nam się barwy na palecie. Trzeba je wciąż uzupełniać podobnymi kolorami. Ale dodamy również odrobinę takiego ciemnego, kochani, brązu. Połączymy te wszystkie barwy. Stworzymy dosyć ciemny, mocny kolor. I spróbujemy zarysować mocniejszy brzeg. Ciemna zieleń.
tutaj nieco przyciemnimy jeszcze tą partię, żeby też pokazać odległość planów. Może użyjemy teraz nieco gąbki, pociągając ją w tą stronę, tworzymy bardzo ładne wrażenie takiego przyciemnionego spadku. Dobrze. Płaszczyzny powoli zaczynają nam się, popatrzcie, budować. Rozjaśnimy jeszcze to miejsce, dodamy na pewno więcej barwy. Teraz musimy nieco wzmocnić cienie na pierwszym planie. Posłużymy się do tego pędzlem, po prostu umaczonym w wodzie. Musimy go najpierw umyć jednak. Lekko wycisnąć nadmiar wody. I takim pędzlem delikatnie rozprowadzimy sobie to, co pojawiło nam się tutaj na pierwszym planie, czyli te barwy złamane, zgniłe, brązy, zielenie z czernią. One przepięknie będą nam tutaj pracowały po prostu jako cień na wodzie. I to samo musi się pojawić po tej stronie. Te kolory muszą być nieco jaśniejsze, bardziej wchodzące w fiolety i biele, ponieważ nawet cień ma swoją intensywność. Pamiętajmy o tym. Dodajmy odrobinkę bieli.
Pracujemy teraz nad pierwszą strefą obrazu, czyli nad naszym pierwszym planie. Chciałabym, aby tutaj pojawiły się piękne, białe, biało-czarne brzozy, za nimi nieco mniejsze. Zacznijmy więc od tego, co jest troszeczkę dalej. Posłuży nam do tego pędzel. Na początek, takim właśnie nylonowcem, spróbujemy sobie zbudować równiutkie pnie. Pień będzie miał szerokość pędzla. W momencie, kiedy będziemy chcieli zrobić go nieco węższym u góry, należy pędzelek delikatnie przekręcić. Teraz sporo wody i białej farby. Zrobimy podstawę naszych pni. Najpierw te, które są z tyłu. Musimy uważać, żeby farba nie skapywała nam, ale miała odpowiednią konsystencję. Drzewa będą sięgały do samej góry, ponieważ one są bliżej nas i są największe. W ten sposób pokazujemy właśnie pierwszy plan. Teraz delikatnie, małą szpachelką, troszeczkę sobie poprawimy samą korę. Cienki pędzeleczek tego typu, z takim bardzo długim włosiem, posłuży nam do namalowania bardzo cieniuteńkich cząsteczek. Oczywiście duża ilość wody. Farba musi być rzadka, musi mieć taką konsystencję wówczas tuszu. Muszą być takie bardzo subtelne, delikatne, niemalże mgiełki.
Pędzelek musimy stosunkowo trzymać daleko, dlatego że im dalej, tym ten ruch będzie delikatniejszy i słabszy nacisk, co spowoduje cieńszą kreseczkę. Przyciągniemy nieco korę na samym dole, bo to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla brzuszek. Te drzewka znajdują się nieco dalej, ale najważniejsze drzewa, które będziemy chcieli pokazać na pierwszym planie, pojawią się tutaj, nieco niżej. I gdzieś w tym momencie tak naprawdę one zaczną nam się tutaj wydobywać. Spróbujmy wobec tego je teraz delikatnie naszkicować. Dociśniemy sobie bieli. Zrobimy w miarę rzadką farbkę. I namalujemy dość gruby pień drzewa. Drzewa muszą być ewidentnie na pierwszym planie, więc pnie zdecydowanie grubsze niż te z tyłu.
Dobrze. Mamy sobie trzon drzew, które będą znajdowały się na pierwszym planie. Teraz musimy je w odpowiedni sposób jeszcze namalować, ale zanim to zrobimy, możemy od razu tymi samymi kolorami uchwycić odbicia w wodzie. Pamiętajmy, że woda odbija w odwrotny sposób, więc jeżeli to drzewo nachylone jest w tą stronę, w przeciwnym kierunku, musi znaleźć swoje odbicie. Tym pędzlem proponuję delikatnie rozetrzeć odbicie, żeby nie było zbyt agresywne. Popracujmy nad samymi pniami. Możemy użyć do tego takiej szpachelki albo nieco dłuższej. Gdybyście mieli jakiś stres, że wyjdziemy poza obręb pnia, użyjemy również do tego bieli, która jest taka nieco bardziej gęsta tym razem. Pracujemy szpachelką w taki sposób, aby stworzyć pewien rodzaj półłuku, co pokaże nam również kształt okrągłego drzewa i jego trójwymiar. Wycierając nieco białą farbę, pod spodem uzyskujemy jak gdyby od razu odbicia ciemnych kolorów, czyli w zasadzie bez nakładania czarnej farby poparcie uzyskujemy kolor wynikający z poprzedniego tła, który nam tworzy bardzo ładne, naturalne odcienie naszej kory.
Na sam dół dodamy sobie nieco czerni z brązem. Co wzmocni kolorystykę oczywiście pierwszego planu. Zbudujemy w ten sposób również silny kontrast, który bardzo nam jest tutaj potrzebny. Drzewa tworzą oczywiście cień na płaszczyźnie, na której się znajdują, więc możemy od razu zastosować tutaj mocny również ciemny kolor bezpośrednio pod nimi. Dobrze. I nasz pędzelek z długim włosiem, który znowu pozwoli nam na stworzenie ślicznych dodatkowo gałązek. Ale przy tych dużych drzewach możemy również zdecydowanie użyć sobie niewielkiej szpachelki, również z większą ilością wody. I takie gałązki również spróbować namalować samym kantem szpachelki. Podkreślimy delikatnie sam kant, po czym popatrzcie, te takie większe gałęzie również bardzo ładnie można w ten sposób rozplanować. A teraz spróbujemy użyć pędzelka.
tym cieniutkim pędzelkiem można również robić bardzo inne, piękne, subtelne rzeczy, typu pokazanie gdzieś brzegu, wychodzące jakieś trawy większe. Dobrze, pokażmy teraz delikatne listeczki. Już również może być to cienki pędzelek kałanek, ale nieco bardziej spłaszczony, tak aby pokazać gdzieniegdzie delikatne listki. Może być taki, ale już troszeczkę może krótszym włoskiem. Odrobinę żółci. Mogą być to w różnych odcieniach takie pojedyncze listeczki, które gdzieś tam jeszcze pozostały na drzewie, ale większość już opadła, co pokażemy tutaj na tej partii. Odrobinkę można przełamywać tę żółć, żeby nie była wszędzie w takim samym oczywiście odcieniu. Ponieważ tamte drzewa są nieco dalej, możemy zastosować tapowanie, czyli to, co robiliśmy już wcześniej. Takim pędzelkiem szczeciniakiem, leciutko rozczapiżonym, takim troszkę przygniecionym, takim lekkim kolorem tej zieleni. Nieco ciemniejszym od pierwszego planu. Możemy również delikatnie pokazać, że tam gdzieś pojawiają się być może resztki tej również spadającej zieleni z drzew. I dodam odrobinę również tej jaśniejszej zieleni na dole.
trakcie widać różnicę między plamkami bardzo drobnymi gdzieś daleko, natomiast te listki, które są z przodu, są ewidentnie już takie większe, pojedyncze i w ten sposób też właśnie budujemy tutaj tą naszą odległość w planach. Jeszcze kilka listków. Niech one będą takie delikatne, jak gdyby podczas powiewu wiatru zaczynają się same oddalać. Wówczas cały obraz będzie wydawał nam się taki bardziej subtelny, bardziej naturalny. Dobrze, dodamy odrobinę sieny. Jasnej zieleni. Musimy uzupełnić znowu paletę w nasze kolory. Oraz odrobinę tym razem pomarańczu, którym zaczniemy łamać i ocieplać nieco cały pierwszy plan. Naturalnie biel. Dobrze. Popracujemy teraz nad linią brzegową, którą musimy nieco sobie rozjaśnić. Łącząc sobie kilka poparcie kolorków tutaj, czyli odrobinę fleszu, z żółcią, z ochrą mieszamy kapeczkę pomarańczu dla ocieplenia koloru i leciuteńko, delikatnie wzmocnimy sobie nieco linię brzegową. Troszeczkę ją rozetrzemy teraz mokrym pędzelkiem. Czyścimy szpachelkę i leciutko wprowadzimy jeszcze odrobinę tutaj więcej takiej mocniejszej kreseczki. Pokażemy jakieś odbicia światełek również. Ocieplenia troszeczkę ochry. Dobrze. Spróbujemy sobie teraz zbudować jak gdyby zakończenie tej naszej wysepki. Leżały na wodzie sobie liście. Ponieważ jest to pierwszy plan, te liście mogą być nawet całkiem spore. Im bliżej nas, tym większe i bardziej wyraziste.
Liście pojawiają się również na tej partii. Dosyć mocne. W dużych ilościach. Co świadczy o tym, że tu tak naprawdę zostało ich już niewiele. Popatrzcie, jakie cudowne słońce wspaniale oświetla nasz pierwszy plan. Wyraźnie widzimy najsilniejsze kontrasty, które zbudowaliśmy właśnie tutaj, gdzie najbliżej stoimy. Im dalej, kontrasty się zaczynają zmniejszać, a wszystko staje się bardziej podobne do nieba. Udało nam się zbudować piękne trzy plany obrazu. Pamiętajcie, że aby budować liście szpachelką, trzeba nałożyć farbę na jej czubek, a następnie mocno ją przygnieść tak, aby farba znalazła się tutaj tylko z czubka szpachelki. W innym przypadku uzyskamy zbyt dużą, nieefektowną plamę. Jeżeli macie problemy ze szpachelką, proponuję w taki sam sposób popracować po prostu pędzelkiem. Należy nabierać po prostu więcej farby na czubek kałamka.
pędzelek, szczególnie w początkowej fazie malarstwa, daje na pewno możliwość większej kontroli panowania nad nim. Liście, które leżą najdalej, a chcielibyśmy pokazać, są zaledwie maleńkimi plamkami. Pamiętajmy cały czas o odległości. To bardzo ważne w pokazywaniu przestrzeni na płaskim płótnie. Dobrze. Na pierwszym planie mogą pojawić się również cieniutkie gałązki. Przyda nam się do tego znowu ten pędzelek o bardzo długim, cienkim łosiu. O, jest. Sporo wody jak zawsze i ciemna farbka. Zrobię sobie najpierw zwykłym pędzelkiem nieco czarnej farby z wodą, bo ten z długim włosiem jest tak delikatny, że nawet trudno rozrobić tak naprawdę farbę. Spróbujemy teraz. Tak, zdecydowanie lepiej.
Możemy też delikatnie, gdzieniegdzie, pod listkami zaznaczyć cienie. Sprawi to takie wrażenie dodatkowego trójwymiaru liści pływających na wodzie. Delikatnie można palcem nawet pomóc sobie czasami rozetrzeć, żeby stworzyć takie wrażenie roztartego, głębszego cienia. Farby akrylowe z rąk bardzo łatwo się zmywają, więc myślę, że nie będzie większego problemu, jeśli czasami rączką sobie pomożemy. Delikatnie jeszcze takim pędzlem szczecinowym można pokazać leciutkie gdzieniegdzie topowania pozostałości różnych listków na drobnych krzaczkach.
odrobina akcentu malinowego różu sprawi, że obraz będzie jeszcze bardziej taki ciepły, sympatyczny w odbiorze i kolorowy. Ponadto ten róż bardzo nam będzie kolorystycznie pasował do fioletów, które się nam przecież przepychają właściwie w każdym miejscu w obrazie. Dobrze, jeszcze odrobinka tylko czystej bieli. Która jeszcze dodatkowo wzmocni nam wrażenie tutaj tych naszych pięknych brzuzek na pierwszym planie. Czasami trzeba odczekać, aż poprzednia farba nieco wyschnie, żeby można było wprowadzić następny, czystszy jeszcze kolor. Jeżeli spieszy Wam się bardzo, zawsze pamiętajcie, można podsuszyć obraz po prostu suszarką do włosów. Wówczas praca jest jeszcze bardziej sprawna i szybsza.
No dobrze, pozostał nam jeszcze podpis pod naszym dziełem. Mam nadzieję, że wszyscy doskonale poradziliście sobie z tym w miarę prostym pejzażem, który pokazał, pamiętajcie, nam doskonale trzy plany. Trzeci plan bardzo podobny do nieba, kolorystyka jasna, delikatna, pastelowa. Drugi plan nieco mocniejszy w kolorze, natomiast pierwszy to wręcz wybuch cudnych, pięknych, prześwietlonych słońcem jesiennych barw.